Chciałbyś kupić używany motocykl, ale nie znasz się. Słuchajcie, to co teraz powiem, jest tylko na moim prywatnym przykładzie. Nie każdy musi brać to tak super na poważnie i tak dalej. Pierwszą zasadą, jeśli chcecie kupić motocykl używany, a nie znacie się, numer jeden, nie kupujcie nigdy motocykla od głupków i dwa, od biednych ludzi. Choć te rzeczy najczęściej ze sobą się łączą. Dlaczego? Słuchajcie, ja już zanim jeszcze kupiłem Romycika K125, bo miałem przerwę 25 lat z motocyklami, także u mnie to się skończyło na takich motocyklach typu MZ-ka, Java, WS-ka i Junak. Krótko Junak, ale był Junak, jeździłem, znaczy jeździłem więcej stał niż jeździł, bo się psuł, ale dobra, nieważne. Dlaczego tak mówię? Jeśli chcecie kupić motocykl od głupka i widzicie, że to głupek, że kręci, że wygląda tak jak wygląda i w ogóle nieważne, od razu wiecie, że to nie jest jakiś mądry facet. Dlatego nie kupujcie od takiego człowieka, dlatego że nigdy nie wiecie, co on jest w stanie zrobić. Pamiętam, kiedyś pojechałem po taki motocykl, była pojemność 400, może nie będę mówił dokładnie z wiadomych przyczyn, jaki to był motocykl. Słuchajcie, gościu, motocykl w ogóle zaniedbany, gościu wyszedł, wiecie, jakby dopiero, nie wiem, wyszedł ze śmietnika. Motocykl w opłakanym stanie, no ale dobra, mówię, no sprawdzę, już byłem załamany, ale mówię, sprawdzę, nie? Jakoś ten motor zapalił, ten gościu, ten chłopak od razu mu dał na zimnym silniku obroty wysokie, a tak się nie powinno nigdy robić, bo wiecie, no nie powinno się, bo jeszcze ten olej to wszystko nie doszło tam gdzie trzeba, ta mgiełka olejowa jeszcze nie jest w stanie tego motocykla dobrze smarować, a on oczywiście nie zna się, więc ja też się nie znam, ale on już się kompletnie nie znał. Już mu daję, oczywiście mnie to zraziło, potem siadę na ten motocykl, patrzę, to zawieszenie źle chodzi. Jakieś takie bujające i tam, gdzie powinno być wyślizgane, to jest na odwrót. Pytam się, wie pan, no co tu się... Coś tu jest nie tak. On mi na to odpowiada, że no bo wie pan, tam z symringu wciekło, ale to symringi ciężko dostać, więc rozebrałem, wylałem olej i złożyłem z powrotem. No. Łańcuch naciągnięty do granic możliwości. Ja, nawet bym tego nie sprawdził, ale no mówię, na wszelki wypadek zobaczę łańcuch, nie? Łańcuch w tragicznym stanie, nasmarowany nie wiem czym, jakąś smołówką, no tak to wyglądało. Ja mówię, czego ten łańcuch jest naciągnięty za bardzo? On powinien mieć luz chociaż 1,5 cm, czy tam 2 cm, jak motor stoi, prawda? Bo tak prawie w każdych motocyklach tak jest. Nie, wie pan, bo nie wiem dlaczego, ale jak to jest, to przeskakuje, chrobocze i tak dalej, dlatego naciągnąłem go. No tragedia. Już nie pamiętam, co tam było dalej, ale to już koszmar totalny. Gościu od razu kazał mi się przyjechać, dać mu maksymalnie, że super jedzie, że ma przyspieszenie, dobry jest, tego, jak mówię, ale taki porysowany, wie pan, to taki motor, widzę, nie był dbany, nie? A, bo to stary motor, wie pan, to jest 80 chyba, to było 89 rok, to naprawdę stary, ale nieważne, ma być w dobrym stanie. Po prostu jeśli ktoś dba od początku, wymienia na bieżąco, ma być w dobrym stanie. No ale dobra, już mówię, a wie pan, za taką cenę i tego, tego, no dobra, mniejsza z tym. Potem się okazało, że dokładając niewiele więcej, mogę mieć w o wiele lepszym stanie motocykl. A jeszcze druga, już tylko jak na tą posiadłość jego, bo to była wioska, prawda? Miał takiego biednego pieska i on ciągle szczekał. I on tam zamki ryja, tego, tam go... Próbował kudek kamieniem, nie rzucił go, ale wiecie, już chyba wcześniej go rzucał, bo jak pies to zobaczył, to razu spierdzielił, nie? Już mnie to zraziło, no mówię, no debil, kurwa. Idiota. Pół debil, pół idiota. A dlaczego nie kupuję motocykla od ludzi biednych? Też na przykładzie wam powiem. Biedny będzie chciał na wszystkim zaoszczędzić. Okej, na samo kupno go stać, ale na eksploatację potem go nie stać. I to widać nawet po samochodzie takiego człowieka. Ja to też zauważyłem. Słuchajcie, on ma samochód w fatalnym stanie. Wszystko na... No też pod taki motor pojechałem, to pamiętam, no kierunkowskaz na plajstrach.
w środku wszystko odpada, tulnik dziurawy, a rejestracja krzywa, a facetowi to nie przeszkadza. No co tam? No to co, myślicie, że z motocyklem będzie inaczej? Nie, nie będzie inaczej. Będzie tak samo. No, jest trudno kupić motocykl używany, a szczególnie jest trudno, jeśli kupujecie motocykl taki, wiecie, sportowo-turystyczny, tak jak ja kupiłem tego Suzuki GS, prawda, 500e. Bo takie motocykle najczęściej kupują ludzie młodzi. No i wiadomo, prawda, przed tym Suzuki, którego ja kupiłem, oglądałem takie trupy, że po prostu katastrofa. No, cena była mniej więcej podobna. Nie, no ten mój był droższy o 1500 zł, chociaż gdybym kupił tamte, to prawdopodobnie i tak bym latem nie jeździł. Zamiast sobie potem, nie wiem, pojechać gdzieś na jakieś, na jakąś spokojną zadupie, znaczy zadumę chciałem powiedzieć, zadumać się, spokojnie odpocząć, to by człowiek tylko myślał, co tu się zaraz spieprzy. Także naprawdę nie ma co, lepiej dołożyć więcej pieniądza i bo to się nie opłaca, to się naprawdę nie opłaca, ja się o tym przekonałem. Kilka razy. Jeszcze zanim zacząłem w ogóle nagrywać te filmiki, to już miałem dwa motocykle i praktycznie no na jednym straciłem dwa razy i na drugim dwa razy. Kupiłem za 3000, sprzedałem za 1000, a drugiego za 1800 chyba. Nie, to nawet o tym nie chcę rozmawiać, bo trzeba wiedzieć, że kupno motocykla używanego, samo kupno to jest początek wydatków. Jeśli sobie tego nie uświadomicie, to nie kupujcie. Po prostu, jeśli was nie stać na serwis i tak dalej. Jeśli kupujecie motocykl 20-30-letni, a nawet 5-letni, a nawet 2-letni. Bo po prostu wbrew pozorom, czym mniejszy silnik, tym większe przeciążenia na niego działają. A już miałem okazję zobaczyć Rometa, fajnego takiego scramblera, dojechanego także koszmar. Tam okres docierania w ogóle nie istniał. Chłopaczek od razu chciał jeździć nim jak 500 albo jak przynajmniej 1000 coś. Pomimo, że motocykl miał przyjechane, pamiętam, chyba 2000 km niecałe, on nadawał się do remontu. Tam były takie luzy, on źle zapalał, łańcuch naciągnięty nieprawdopodobnie, nierównomiernie naciągnięty, co jest zwiastunem, wiecie, szybkiego ruszania. Bo szczególnie w chińskich motocyklach, produkowanych w Chinach, które są tanie, budżetowe, no te łańcuchy są złej jakości. Także naprawdę można. Dlatego jeszcze raz musimy się wrócić do tego, co powiedziałem na początku. Nie od głupków i nie od biednych, ale te dwie rzeczy się łączą. Ja też jestem biedny, ale no staram się coś chociaż trochę na ten temat umieć, prawda? Jeśli kupuję mały motocykl, no to nie wymagam od niego, żeby jeździł jak duży i tak dalej. No to... Słuchajcie, a czemu na przykład mały silnik, tak jak na przykład jest w tym moim Beneco BR 125, jest bardziej, o wiele bardziej obciążony i przeciążenia o wiele większe na niego działają podczas jazdy, nawet normalnej jazdy. Dlatego, że na przykład Suzuki czy GS500e, czy ten mój Savage, prawda, on jadąc 70 potrzebuje no naprawdę niewielkiej mocy obrotowej, znaczy prędkości obrotowej chciałem powiedzieć, gdzie nawet na piątym biegu 125, ona potrzebuje około 5-6 tysięcy obrotów. Przy 5 czy 6 tysięcy obrotów to jest około 100 suwów na sekundę. Czyli 100 razy ten tłok idzie góra-dół przy 5-6 tysiącach obrotów. Układ chłodzenia ma wtedy ciężkie zadanie, więc silnik się nagrzewa. Jak się nagrzewa, to tarcie jest jeszcze większe. Jeśli ta prędkość obrotowa będzie jeszcze większa przy dłuższej trasie, następują odkształcenia, olej nie ma już swoich właściwości i tak dalej. I warto o tym wiedzieć, że czym mniejszy silnik, tym bardziej dostaje, jak to się mówi, w dupę. Tutaj jeszcze właściciel, no fajnie zrobił, poprzedni właściciel tego Beneco, że założył, słuchajcie, troszeczkę większą zębatkę zbiorczą. Czyli tą taką tutaj, prawda? Ona jest troszkę większa. Ta ma
15 zębów chyba, jeśli dobrze widzę. Jeśli dobrze widzę. No tutaj tak słabo widać. I tu chodziło tylko o to, żeby on przy prędkości, liczmy tak 60-70, żeby ta prędkość obrotowa była chociaż troszkę mniejsza. To jest dobre, jeśli się jeździ samemu, prawda? Jeśli jeździ w dwie osoby, no to dla silnika nie będzie zdrowe, bo następuje wtedy coś jeszcze gorszego. No, także słuchajcie, kończymy powolutku i nie dajcie się nabrać. Nie dajcie się zrobić w chuja, dlatego że nieważne, słuchajcie... Tak jak wam będą mówić, że a wie pan, że zapala, bo to zimno, on musi pojeździć, on musi to, albo to chińskie, albo to to. Słuchajcie, nieważne, czy to chińskie, czy to tajwańskie, to już nie są czasy motocykli z krajów postkomunistycznych, gdzie to, wiecie, jak jakość była tragiczna i tak dalej. Teraz każdy motocykl, czy to chiński, czy to tajwański, koreański, naprawdę uwierzcie mi, to jest wszystko dopracowane. To wszystko w odpowiednich rękach. Chodzi jak trzeba i będzie chodzić długo i szczęśliwie, jeśli będzie w odpowiednich rękach. I z takich rąk życzę wam, żebyście kupili motocykl. Trzymajcie się, lato coraz bliżej. Na razie.